pierwsze 250, bo oni za tym czas dowiedzą, prawda? Pojedziemy 250, ale powiemy pierw taką rzecz. Komisja składa się z 3 osób, 2 trenerów kadry, Marek Cieślak. Panie trenerze, już Kochoła. Dobra, to wiadomo, Rafał Dobrowski. Rafał Dobrowski, ja nazywam się Piotrowski, jestem przewodniczącym. I pierwsze jedziemy, indywidualna jazda na czas. Czas wyznaczyła komisja, to jest dla nas. I będziemy sprawdzać was indywidualnie. Są narysowane linie, proszę tych linii nie przekraczać, patrzcie na tej. Natomiast już jak pojedziecie później trzy razy na składzie, to te linie są nieważne. Po tym zdecydujemy, kto jak pojedzie. Natomiast jeżeli chodzi o 250 i od tego zaczniemy, 250, ponieważ nie ma was czterech, Gmina Rzet dopuścił na razie taką sprawę, że jedziecie tylko indywidualnie po kolei. Zaczniemy od numeru 7, 8, 9, po 4 odrążenia, zmieścicie się w czasie, pojedziecie, bo każdy upadek to jest dyskwalifikacja, żebyśmy sobie jasno powiedzieli. I po prostu później, po ukończeniu pierwszej części, będzie jazda zespołowa, to już będzie dla 500. Po zakończeniu jazdy zespołowej, tutaj koledzy z klubu, będziemy pisać test. Test obowiązuje wszystkich. Czy 250, czy 500. Ja na razie organizuję rysunek o sytuacji. Bartkowiak 8. Bistro. 0-0. Teraz nie ma.
Kwalifikacja też wypadła dobrze. Na trzech zawodników dwóch zdało, jednemu minimalnie zabrakło, ale za dwa tygodnie jest następna licencja w Częstochowie. Myślę, że ten wynik poprawimy i będziemy mieć trzech wychowanków, którzy zdali licencję w tym roku. Właśnie, jak wygląda obecnie sytuacja szkółki żużlowej? Ilu tych zawodników trenuje i jaki jest ich poziom obecnie? Jest sześciu zawodników, jest dwóch trzynastolatków, którzy sobie również już nieźle radzą, także posuwamy się do przodu. Właśnie, jakie plany szkółkowe na następny sezon? Takie same jak do tej pory, jak najwięcej chłopców, żeby przychodziło i będziemy uczyć jazdy. Apelujemy do chętnych chłopaków, żeby się zgłaszali? Jak najbardziej, zapraszamy. Mam jechać? No. Witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym odbył się egzamin na licencję żużlową w naszym ośrodku w Pile. Ubiegaliśmy się o ten egzamin, żeby właśnie odbył się tutaj, ponieważ od wielu lat nie mieliśmy naszych wychowanków i w dniu dzisiejszym wystartowało trzech adeptów. Podeszło do licencji rzet. Na tą chwilę wiemy, że dwóch zdało egzamin praktyczny na torze, jazdę indywidualną na czas i jazdę czterech spod taśmy. Jeden niestety nie uzyskał limitu, niewiele mu zabrakło, ale zostanie zgłoszony do następnej licencji. Pisali tutaj egzamin teoretyczny. Z tego co wiem, nieoficjalnie wszyscy ten egzamin teoretyczny zdali. Także czekamy tylko na oficjalne potwierdzenie przez GKS rzet. Cieszymy się bardzo, że praca Piotra Śwista owocuje i mamy dwóch nowych wychowanków w naszym klubie. Chciałbym to, żeby było ich trzech do końca sezonu i w przyszłym roku tak samo, żeby paru chłopaków zdało tam licencję. W szkółce jest ich 10, także myślę, że coś z tego będzie i to szkolenie idzie w bardzo dobrą stronę. Cieszymy się, że chcemy dorównać tym najlepszym klubom w Polsce, które szkolą juniorów i mieć swoich chłopaków. Wiadomo, że jeden punkt swojego cieszy bardziej niż trzy punkty zawodnika z Ekstraligi, który jest wypożyczony i będziemy szli w tym kierunku, czyli będziemy szkolić swoich. Jak wrażenia z licencji? Bardzo dobre. Fajnie się dzisiaj jeździło. W miarę szybko. Fajnie było, no. Jak się zaczęła twoja historia z żużlem? No, tata zabierał nas zawsze na mecze i tak się zaczęło. Tak dowiedziałem się, że jest szkółka jakaś. Chciałem spróbować. Udało się. Zobaczymy później. Ile czasu ci zajęło, do ile treningów, zanim zdałeś tą licencję? Rok temu, w tamtym sezonie zacząłem. No i rok, ale treningi były wyczerpujące strasznie. Trener to Piotr Świst, tak? Tak. A wzór do naśladowania? Tak dokładnie, no to Tajufin trener. No i tego ci życzymy. Dzięki bardzo. Wrażenia z licencji? No jeszcze sam jestem w szoku, że udało się zdać. Najpierw się byłem dobrze przygotowany, to trzeba powiedzieć. Trenuję już teraz drugi rok, choć miałem parę przerw. W tym roku wypadek miałem jeden, trochę leżałem w szpitalu, w zeszłym roku obojczyk złamałem. Ale tak to cały czas trenowałem. Bardzo dobrze trenuje nas, przygotowuje trener Piotr Świt. Jakie masz teraz cele po zdaniu licencji? No, cele na zimę, dobrze przygotować się fizycznie. A na przyszły sezon zacznę pewnie młodzieżowe zawody. Na razie większe ambicje mam, a celów takich większych na razie jeszcze nie mam. Jak się rozpoczęła twoja historia z żużlem? A tak, przypadkiem tata zaproponował, że jest możliwość trenowania i postanowiłem, że spróbuję. Masz jakiś wzór sportowca, żużlowca? No na pewno trener Piotr Świst. Bardzo długo jeździł i tak bez... No, to tyle. Powiedz, bliski tor, jaki jest dla ciebie wymagający? Czy dajesz sobie radę z tym torem, czy jednak musisz jeszcze go poznać? No już go znam. Znam wszystkie dziury, ale jest wymagający. Na pewno jak dobrze jest przygotowany, to jest dla mnie idealny tor, ale może też dlatego, że nie jeździłem na innych torach, ale myślę, poznam tory, to będę mógł bardziej szerzej powiedzieć. Dobra, jeszcze się przedstaw. Nazywam się Piotr Kryszpiński. Jestem z miasteczka Krańskiego.
Na koniec chciałem podziękować sponsorowi, panu Frankowi Michałkowi, za współpracę i rodzicom. Bardzo mnie wspierali, bratu i tak w większości bliskich osób. Gdyby nie oni, już bym dawno nie jeździł.